Cześć, siemanko, z tej strony Wojtek, gdzie zagramy we Farming Simulator 2017. Oczywiście na mapce Estancia, na Paczo, jakoś tak. Tego to ja nie wiem. No oczywiście na dodatku Platinum. I tak, mam 15500, bo ponieważ pokażę wam tak oczywiście jest nasza farma, tutaj te punkciki. Jakby pozbieramy. Kupiłem karszer, wam pokażę nawet. Tu wszystko jest i tak to jest karszer. Słuchajcie, przeteleportujemy się do tego ciągnika. Odpalamy. Odczepiamy i tak. My w dzisiejszym odcinku puszczamy pracownika z trzciną, bo wreszcie chciałbym zobaczyć, jak wygląda i jak się będzie kościło tą trzcinę. Tak sobie niech sobie już pracownik jedzie, a my co, zasiadam do naszego bizona, włączamy. Ok, no i co, włączamy. I co? Kosimy zboże. Od razu tak kosimy zboże. Bo co mamy dalej robić? Ty jakoś ten sterkas troszkę był wykrzywiany. Rozumiem, że na przykład w polskim wizerunku jest wszystko dokładnie, ale na przykład opracowali takie coś, że na przykład jest też jakoś powyginane, czy tak nawet powinno być. To nie wiem. Wszystko sypie ładnie. Tej kamery pokosimy. Ładnie. Jest 6:50. Oczywiście miniatura. Jak to zawsze kosimy, żeby już tam nie była pośrodka odcinka miniaturka, to od razu tak na początku od razu miniaturka i będzie fajnie. Kosimy. I niech się wysypie słoma. W ogóle po co nam ta słoma, jak nie mamy przyczepy? Może dobra, tam będziemy kusić. Może jeszcze do czegoś się przyda. Przepraszam, musiałem kasznąć. Podniesiemy motowidła i kosimy pszenicę. Okej. Ta mapa jest duża. Oczywiście cała wypełniona różnymi polami, łąkami. Jak to w oryginalnych mapach pod Gian Software. Jak możecie zauważyć, że nie było na początku intra, ponieważ no nie mam żadnego intra do tych klimatów. No oczywiście mam inne intro do małej serii, do dużej też będę miał inne, ale to dopiero to potem, jak ta seria się skończy, a do tego nie będzie, bo tam już za bardzo nawet mi się nie chce, no o Jezus, minęliśmy. Nie chcę mi się bawić z różnymi takimi. Tam nie będzie jakiś, po prostu nie będzie intra, no tam po prostu już mamy 40%, a prawie objechaliśmy całe pole wokół. No to nawet dobrze, tam pszenica by była, wszystko zasiane. I oczywiście też będziemy musieli kupić nowy, będziemy musieli kupić opryskiwacz, ale to dopiero w przyszłych odcinkach.
nasz domek, oczywiście bardzo ładny wszystko jest. Nasz hangar. Hangar, gdzie stara traktor oczywiście, żeby nie było. I jakby kombajn można to nazwać. Pod trzcinek. Wszystko jest ładnie zrobione. Pracownik robi, nie? Robi. A dobra, wyjdziemy, tak przejdziemy. O, dobra. Sieje, to sieje. Jakby co, to mamy jeszcze ta... jakby mamy jeszcze nasiona. Jakby... Jensofter nam jeszcze przed rozpoczęciem, to znaczy nie przed... Po prostu już jeszcze mamy 4 palety tej trzciny, po prostu jakby naszykowane pod wiatą. My musimy kupywać, to by nam po prostu tu ma nam wystarczyć. Znaczy możemy kupić, ale powinno nam wystarczyć na chociaż to jedno pole. No dobra, to potem to zaraz to biadę. Ja nie wiem, ja dzisiaj jakoś tak jeżdżę, nie wiem, jakby po pijanemu, bo zostawiam po prostu. Tak zrobimy, żeby ta słoma ładnie się wysypała. Okej. To w ogóle są inne tekstury, ziemi, słomy. Oczywiście by tych, jakby to można nazwać. Ustawiający kiełków, to jakby jak można to nazwać. Cofamy. Oczywiście ten bizon jest nas na nowej mapie, na dalszej serii Mała Farma. No Mała Farma. No co, jakoś pieniądze spadają, no. Też był pracownik włączony, jakby co. Tutaj też na duże jest miejsce na jakieś pole. Nawet by jakieś zrobić, tylko puga, będzie trzeba kupić. Nie, ale jakby takie pole zrobić, to nie jest złe nawet. By wyciąć to pole. No to pole znaczy jakby te drzewka i ładne pole by wyszło. Kosi wszystko, koś. Ło, ale trudno. Ta mapka w prawym dolnym, w lewym dolnym. Prawda jest nam niepotrzebna. Okej. Okej, już jestem, bo chwilę przerwa. To co, odpalamy i kosimy. Już zaraz powinien być pełny zbiornik. Okej, pszenicy. Duże pole nawet. Niech się wysypie ta cała słoma. Bo nie lubię, jak ta słoma jest tak porozrzucana. Wszystko ładnie działa. Perfekt. Gaśnic jest. Podłączony go. Padnie kosi wszystko. No i zaraz pewnie. 10.
Jak się rura rozkłada, wsiadam do Maseja. Odczepiam? Odczepiamy. Dobra. Jedziemy do naszego bizona. Ten nas idzie 42 na godzinę. Normalnie szybciej od górek. Bo czerwony. No już ubywa. Już się wysypie wszystko. Długo się sypie. To jedziemy dalej. Przejdziemy sobie jeszcze dwa razy, będzie koniec odcinka. Znaczy, to jest jeden raz, potem drugi. A resztę skombajnuję po prostu poza odcinkiem. Okej. Wszystko światło działają. To schowamy rurę. Okej. Jest 7 rano. Jak możecie zauważyć. No to jakby co to ubywa nam kasa, że wyłączonego pracownika się je na trzcinę cukrową. Chcę jak najszybciej zacząć coś z trzciną cukrową. Też wszystko ładnie sypie. Nasz bizon kochany. Jeszcze w prawo. Znaczy jeszcze jakby półtora przejazdu i koniec odcinka. Albo już tak sobie zajedziemy. No. Tak inaczej. Jest, mam 195 litrów paliwa z zbiornika. Oczywiście na piwo, żeby nie było. Okej. Rurę sobie stawimy, rurę. Żeby na przykład już tak wysypać i będzie koniec odcinka. Co? Jakby tam te linie to są takie jakby troszkę niedopracowane, bo jak możecie zobaczyć i średnio widzimy. Okej. To wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Stawcie łapkę w górę, komentarz i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!